To dobra wiadomość dla tych, którzy chcą współdecydować o tym, w jaki sposób zostaną wydane gminne pieniądze. To, że przedłużyliśmy ten okres składania wniosków do PBO, oznacza też przesunięcie dwóch pozostałych terminów, mianowicie tego, że na wnioski poszczególne złożone będzie można głosować o tydzień dłużej, a więc do 26 września, od 13 września, i to, że o tydzień dłużej, czyli do 25 czerwca, będzie działał także punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Polkowicach, gdzie będzie można jeszcze swoje ostatnie wątpliwości czy o pomoc zwrócić się do urzędnika, który zajmuje się konkretnie tegorocznym polkowickim budżetem obywatelskim. Zainteresowanie mieszkańców wnioskami do tegorocznej edycji polkowickiego budżetu obywatelskiego jest spore. Jest już kilkanaście propozycji zgłoszonych przez liderów poszczególnych projektów. Z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że najwięcej wniosków było składanych w tych ostatnich dniach przed zakończeniem terminu przyjmowania wniosków, a więc mam nadzieję, że to przesunięcie terminu o tydzień spowoduje także, że wniosków będzie jeszcze więcej. Mieszkańcy mają sporo ciekawych pomysłów. W Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyjny, w którym pomagamy przy sporządzaniu tych wniosków. Są pracownicy merytoryczni do tego wyznaczeni, którzy mają wiedzę fachową i są w stanie wskazać jakieś kierunki pomocy. Mieszkańcy będą mogli oddawać swoje głosy w terminie od 13 do 26 września. Na 1 października przewidziano natomiast ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do realizacji.